Szymański. Jeśli chodzi o absencję w drużynie Górnika, tutaj pauzy za kartki nie ma. Cały czas od dłuższego czasu brakuje kontuzjowanego Macieja Bancewicza, który leczy zerwane więzadła krzyżowe. Po 14 kolejce w meczu z Resowią doznał tej kontuzji i od tego momentu tej ważnej bardzo postaci zresztą dla drużyny Polkowiczan brakuje. Na razie starcie w środkowej strefie boiska. Obie ekipy domagały się piłki, przyznania im piłki. Sędzia pokazał, że ta należy się gospodarzom. Olszewski w kierunku Firleja. Firlej. Bardzo dobrze Marek Opałacz. Ten stały zespół, zestaw stoperów Kowalski, Haberek, Opałacz. Zdążyli się już zgrać, teraz było to widać. Kowalski, Haberek był nieco wyżej. Błyskawiczy na asekurację, ruszył Opałacz i bardzo dobrze ten doświadczony piłkarz interweniował. Oddał tu Fryzowicz. Nie był to dobry wyrzut, ale zbierają piłkę Polkowiczanie. Jest Mucha, rozegranie do prawej strony boiska. Tutaj Baranowski, Baranowski. Jeszcze piłka w boisku, pozwolił jej wyjść jednak poza linię boczną. Filip Baranowski, młodzieżowiec, jeden z dwóch. Tym drugim jest bramkarz Marcin Furtak w ekipie NK Leida Dobiego. W poprzedniej kolejce w wspomnianym już zremisowanym 1-1 meczu z rezerwami Lecha Poznań Baranowski otworzył wynik rywalizacji już w 5 minucie na 1-0, ale szybko odpowiedź ekipy Rafału Lotowskiego za sprawą trafienia Filipa Marchwińskiego i podzielili się punktami Górnicy z Kolejorzem. Po tym wznowieniu rozgrywek trzeba powiedzieć, że na razie Górnik zawodzi, bo zaczęli od porażki z Legionowią. Legionową u siebie 1-2, taka nieoczekiwana wpadka, potem wysoka porażka w Krakowie z Garbarnią aż 0-4 i dopiero w miniony weekend pierwszy punkt tej ekipy, ale na razie atakuje Pogoń. Wiktoruk z Firlejem, Firlej poszukał rozegrania, podłączył się Sadzawicki, Sadzawicki, odważna próba, troszkę nieprzygotowana jednak piłka pod strzał i futbolówka poszybowała wysoko ponad bramką Marcina Furtaka. Dwudziestoletni golkiper Górnika będzie wznawiał grę. Z reguły rezerwowy. Zagrał w pierwszych trzech meczach tego sezonu i dopiero z rezerwami Lecha Poznań zaliczył 5. występ i jeszcze zagrał kawałek meczu w Krakowie z Garbarnią. Ponad 45 minut dokładnie po czerwonej kartce dla Jakuba Kopanieckiego. Tak, to ten młodzieżowy bramkarz był wyborem numer 1 w większości spotkań trenera Dobiego. Zobaczmy teraz akcja Pogoni, ale dobrze ustawiony po raz kolejny w defensywie Opałacz. I ruszają goście. Przedzierał się Baranowski, ale szybka strata piłki. Olszewski ma teraz troszkę miejsca, rozpędził się. Szeroko Adam Mójta, jednak wycofał do Damiana Mosiejki. Mosiejko, dzisiejszy jubilat, obchodzi dzisiaj 25. urodziny Damian Mosiejko i można powiedzieć, że to jest tak pół żartem, pół serio z tej racji w wyjściowej 11. Dzisiaj umieścił go trener Tarachulski. Po wznowieniu rozgrywek spowodowanej pandemią jeszcze Damian Mosiejko w pierwszym składzie nie grał. Dzisiaj dostaje szansę. Zobaczmy teraz prosta strata Pogonistów przy wielkiej korzyści. Rozpędzał się Eryk Sapków, ale nie miał pomysłu na rozegranie tej akcji. Mosiejko w poszukiwaniu Wiktoruka, bardzo dobrze jednak Wacławczyk z Muchą. Będzie tutaj dzisiaj walka o prymę w środkowej strefie boiska. Mosiejko, Mosiejko lewą nogą, ale lekko nie miał prawa tutaj pomylić się Marcin Furtak. Mosiejko na razie jedno trafienie w tym sezonie w meczu przegranym przez Pogoń w Toruniu z Elanu. Teraz szukał gola numer 2. Oczenas, Słowak do Oskara Repki. Kapitan Pogoni wraca do wyjściowej jedenastki. W meczu z Bytowią pojawił się tylko z ławki rezerwowych. Dzisiaj już pod nieobecność Tomasza Wełny od pierwszej minuty ściągnięty z Arki Gdynia przed tym sezonem zawodnik.
Mójta na jeden kontakt z Olszewskim, ale dobrze Kowalski, Haberek z Fryzowiczem do spółki rozbili kolejny atak Siedlczan. Próbował utrzymać się przy piłce Mariusz Szuszkiewicz, ale ta sztuka mu się nie udała i ponownie w posiadaniu piłki zespół gospodarzy. Mówiłem o tej kiepskiej formie Górnika po wznowieniu rozgrywek. Z kolei Pogoń na razie w 3 meczach 6 punktów. Na początek wygrana w Wejherowie z Gryfem, potem wyjazdowa porażka we Wronkach z rezerwami Lecha 1-2 i w miniony weekend tu na tym obiekcie pogoniści ograli 2-1 Bytowie. Dwa trafienia Tomasza Margola. To trafienie na 2-0 zresztą było trafieniem numer 600 w bieżącym sezonie drugiej ligi, także Tomasz Margol wpisał się w statystykach. Teraz będzie szansa dla Górnika, doskonała była ta okazja, ale fatalnie zabierał się z piłką Filip Baranowski i spokojnie zdążył Mikołaj Smyłek. To była doskonała szansa na to, aby otworzyć wynik meczu. Po raz kolejny w tym pierwszym kwadransie mogli Górnicy strzelić gola, ale tym razem nie popisał się młodzieżowiec w zespole z Polkowic. Czy będzie odpowiedź Pogoni? Jest Więdłocha w środku, Wiktoruk Więdłocha, ale źle to rozwiązał. Zbyt wolno, zbyt lekko dogrywał do Firleja, tam wcześniej czekał na podanie Bartosz Wiktoruk, ale sprowadzony w przerwie zimowej z Legionowi legionowo Eryk Więdłocha nie znalazł optymalnego rozwiązania tej akcji. Ale będzie pierwszy rzut rożny. Jedna z tych najgroźniejszych broni ekipy siedleckiej Pogoni. Adam Mójta, to on jak zwykle lewą nogą za moment będzie posyłał mocną dochodzącą piłkę w pole karne. Być może nawet tam w piątkę Marcina Furtaka. Mójta mocne dośrodkowanie, ale było tam przewinienie i spokojnie ten pierwszy stały fragment gry wybroniony przez ekipę gości. Trudny tydzień dla drugoligowców, 3 mecze w przeciągu 7-8 dni, już 17 trafień w tym sezonie. W 2020 roku zdołał jeszcze przed tą przerwą spowodowanej pandemią, popisał się hat-trickiem w wygranym meczu ze Skrą Częstochowa. 4-1 wygrali u siebie Górnicy, dobrze zaczynała się ta runda wiosenna, potem wygrana w Rzeszowie ze Stalą, później ta nieoczekiwana przerwa i troszkę taki mały falstart drużyny z województwa dolnośląskiego. Oddał tu Fryzowicz, pokazał się Eryk Sopków, jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze raz Sopków, Szuszkiewicz, dwójkowo chcieli to rozegrać, ale ta sztuka im się nie udała. Opałacz do Magdziaka, jest szeroko Filip Baranowski, do niego to podanie. Bednarski poszukał sobie miejsca teraz w bocznym sektorze. Dobrze jednak do końca pilnowany przez Oskara Repkę i będzie teraz z kolei pierwszy rzut rożny dla drużyny Górnika. Za moment to właśnie Baranowski zacentruje piłkę w szesnastkę Mikołaja Smyłka. Będzie tam szukał sobie miejsca. Czy to Sopków, czy Kowalski, Haberek, jednak inne tutaj rozegranie, krótko z Szuszkiewiczem, ale nie najlepiej wyszedł ten z pewnością opracowywany schemat. Teraz szansa na kontrę dla Pogoni, Wiktoruk do Firleja, nie ma spalnego, Firlej, będzie szansa dla Pogoni, Firlej i broni Furtak jeszcze dobrze, czujnie tam jeden z defensorów uniemożliwił dobitkę Maciejowi Firlejowi, zmarnowana szansa przez napastnika Siedlczan, 5 goli w tym sezonie Firleja. Ale tym razem w tej dosyć dobrej sytuacji, tak trzeba powiedzieć, miał troszkę miejsca, troszkę czasu, rozpędził się z futbolówką, ale uderzył jednak zbyt lekko i zbyt mało precyzyjnie Firlej. Miał zresztą też w tym meczu z Bytowią wygranym dwie niezłe okazje, jedną taką naprawdę 100% Firlej, też nie potrafił zamienić jej na gola. Tak jak powiedziałem, na razie 5-krotnie wpisywał się w tym sezonie na listę strzelców, ale gdy już strzela gole, to Pogoń wygrywa. Dwa trafienia w Legionowie, tam Pogoń wygrała 3-1, gol w Rzeszowie z Resowią, gdy Pogoniści wygrali 1-0 i gol już tutaj w tym czerwcowym meczu w Wejherowie z Gryfem, dwa trafienia tam Firleja i wygrana Pogoni 3-2. Firlej ruszał tam wychowane karki Gdynia, ale dobrze powstrzymywany.
Znów walka o zebranie tej piłki w środkowej strefie boiska. Zobaczmy, Firlej na takim ślizgu. Mogło tam dojść do niebezpiecznego zderzenia, tak jest. Poszedł do końca snajper Siedlczan i wpadł na Marcina Furtaka, ale na szczęście nic nie stało się młodzieżowcowi w ekipie z Polkowic. Powiedziałem właśnie, że Górnik dziś na dwóch młodzieżowców, Furtak i Baranowski. Pogoń też dzisiaj spełnia tylko ten minimalny wymóg, a więc Wiktoruk i Repka od pierwszej minuty w roli młodzieżowców. Kowalski, Haberek, Opałacz. Teraz spokojnie od linii defensywnej będą budować kolejną akcję gościa. Baranowski, Szuszkiewicz, bardzo mobilni ci napastnicy, nie są przywiązani do swoich pozycji. Czy to Bednarski, czy Szuszkiewicz, czy będą sobie szukali miejsca, czy to też głębiej, w bliżej drugiej linii, czy właśnie w bocznych sektorach, jak kilka minut temu Bednarski, a dosłownie kilka sekund temu Mariusz Szuszkiewicz. Zresztą Szuszkiewicz to bardzo ciekawy zawodnik, 7 goli już w tym sezonie, w zeszłym sezonie w trzeciej lidze. No on w głównej mierze, można powiedzieć, przyczynił się do tego awansu Górnika do drugiej ligi. 33 mecze, 27 trafień. Miał oferty m.in. z pierwszej ligi. Było o tym dosyć też głośno, mówiło się, że może odejść, ale on powiedział, że woli zostać w Górniku. Też wiemy, że też pracuje w kopalni. Mariusz Szuszkiewicz to też wiąże się z różnymi później przywilejami, choćby emerytalnymi. Po prostu wybrał taką ścieżkę ten zawodnik. I pomaga Górnikowi, jak pokazuje ten sezon, w walce o utrzymanie, bo raczej tutaj o to miejsce chociażby w top 6 i walce ewentualnej barażowej o awans do pierwszej ligi, no będzie już bardzo trudno się załapać. Bardziej Górnicy po tych trzech kolejkach czerwcowych oglądają się już za siebie, oglądają za to, co dzieje się w strefie spadkowej. Teraz Sopków do Patryka Muchy. Mucha, dobre dośrodkowanie, ale też dobrze ustawiony Iwan Oczenas wybija piłkę poza linię końcową boiska. Ale widać, że obie drużyny chcą grać ofensywnie, chcą atakować, chcą tutaj jak najszybciej napocząć swojego rywala. To dobrze, podobnie też wyglądał ten początek meczu Pogoni z Bytowią, podobnie wyglądał też mecz Górnika z Lechem 2. Tam co prawda w pierwszym kwadransie padły dwie bramki, ale być może i tutaj za moment doczekamy się jakiegoś trafienia, bo drugi rzut rożny w tym meczu dla Górnika. Tym razem odchodzącą piłkę będzie posyłał Baranowski. Baranowski, centra na pole karne, ale drugi rzut rożny, drugi nie najlepiej rozegrany jak na razie przez ekipę z Polkowic. Jeszcze Mucha, może on wyręczy swojego kolegę. Mucha, jest smyłek, dobrze obliczył tor lotu tej piłki i pewnie chwycił futbolówkę. Mójta w poszukiwaniu Bartosza Wiktoruka, ale zbyt mocne było to podanie. Fryzowicz wzdłuż linii do Sopkuwa. Sopków. Jeszcze do końca walczył Bartłomiej Olszewski, aby tę piłkę w boisku utrzymać. Ucierpiała tam chorągiewka, nieco teraz wykrzywiona, ale piłka na aucie i za moment wznowi grę boczny obrońca drużyny Górnika. Pokazał się Bednarski do Fryzowicza, spokojnie teraz przygotowują tę akcję pod dośrodkowanie. Miał troszkę miejsca, troszkę czasu Fryzowicz, ale to nie wystarczyło do tego, aby precyzyjnie dograć i znaleźć któregoś ze swoich partnerów w polu karnym. Jest to drugie w historii spotkanie między tymi drużynami. Do tego pierwszego doszło w rundzie jesiennej, w 9. kolejce drugiej ligi, 14 września w Polkowicach. Górnik podzielił się punktami z Pogonią po remisie 1-1. Tam właśnie w pierwszym kwadransie była bramka. W 7 minucie Mariusz Szuszkiewicz do prowadzenia gospodarzą. Później w 36 minucie Bartosz Brodziński strzał z rzutu karnego.
doprowadził do wyrównania i takim wynikiem tamto starcie się skończyło. Szuszkiewicza dzisiaj oglądamy. Brodziński jest wśród graczy rezerwowych. Po raz pierwszy po pandemii leczył uraz stoper ściągnięty latem z rezerw Legii Warszawa. Być może dzisiaj dostanie jakąś swoją szansę wchodząc z ławki rezerwowych. Osiemnasta minuta. W Siedlcach Pogoń cały czas bezbramkowo remisuje z Górnikiem. Czekamy na pierwsze gole, czekamy na jakieś groźniejsze sytuacje pod obiema bramkami. Na razie najlepsza po stronie Pogoni, gdy uderzał Maciej Firlej. Dobrą też szansę miał Filip Baranowski po stronie Górnika wcześniej, ale on źle zabrał się po prostu z piłką i uprzedził go Mikołaj Smyłek. Kowalski, Haberek. Kluczowa postać w zestawieniu Nkeleida Dobiego. Teraz źle wyprowadzona ta piłka i właśnie faulował wspomniany przeze mnie stoper. W tym sezonie gra we wszystkich meczach. Komplet minut tego zawodnika i dziś oczywiście po raz kolejny od pierwszej minuty wspólnie z Markiem Opołaczem mają dowodzić linią defensywną, chociaż teraz właśnie dosyć prosty błąd. I w efekcie będzie za moment szansa dla Pogoni z rzutu wolnego, blisko piłki. I oczywiście Mujta też jest prawonożny, Bartosz Wiktoruk. Zobaczymy, na jakie rozwiązanie tym razem zdecydują się pogoniści. Jeszcze arbiter tam poinstruował piłkarzy, aby zbyt mocno nie walczyli o pozycję. Adam Mujta, mocno płasko wstrzelona ta piłka. Sytuacyjnie tak troszkę wystawił ręce, interweniował Furtak, ale na jego szczęście też tak wprost w niego leciała ta piłka i nie miał on problemów ze skuteczną interwencją. Dobrze, teraz doskoczył kapitan w drużynie Górnika, Kamil Wacławczyk. Doświadczony piłkarz, znany z ekstraklasowych boisk, z występów w barwach GKS-u Bełchatów. Wiktoruk, Mosiejko. Dobrze, teraz pograli pogoniści. Napędzają tę akcję, jest rozegranie do boku. Adam Mujta, jak to rozwiąże? Brakowało tutaj troszkę Bartłomieja Olszewskiego, ale już nadciągnął lewy obrońca Pogoni, ale tym razem nie udało się rozmontować defensywy gości. Górnik już w tym sezonie gościł raz w województwie mazowieckim. W 15 kolejce w meczu w Pruszkowie ze Zniczem Górnik wygrał 4-2. Wtedy naprawdę grali efektownie górnicy i to był też taki mecz bardzo nietypowy, rozgrywany w gęstej mgle, dwu czy trzykrotnie przerywany. Rozciągnął się do 3 godzin. Teraz zobaczmy Więdłocha, Znów dobrze przedzierał się, ale zabrakło dobrego rozwiązania. Górnik ten mecz ze Zniczem w ogóle grał w tych samych kompletach strojów, ale musiał kończyć w pomarańczowych narzutkach, co też w ogóle jest gdzieś niezgodne z przepisami, ale sytuacja była już tak bezprecedensowa, można powiedzieć, że sędzia musiał zezwolić bo na taką okoliczność, bo po prostu nie widzieli siebie nawzajem piłkarze. Zobaczymy, czy dzisiaj znów na Mazowszu Górnikom będzie grało się równie dobrze. Na razie mecz wyrównany, na razie żadna z drużyn tutaj nie przejęła wyraźnej inicjatywy. Wiktoruk do Repki. Repka z pierwszej piłki do Sadzawickiego. W dobrej formie ostatnio Dominik Sadzawicki, ściągnięty zimą ze Stali Rzeszów. Asysta w meczu w Wejherowie, z meczu z rezerwami Lecha. Też on zagrywał piłkę, po czym Tomasz Dojewski strzelił samobuja. Ostatnio też blisko asysty, to właśnie on przy tej jednej ze zmarnowanych sytuacji Macieja Firleja, on dogrywał futbolówkę. W defensywie spisuje się całkiem solidnie, także na razie ten transfer siedleckiej Pogoni można oceniać pozytywnie. Baranowski zostawił piłkę Magdziakowi, już spokojnie lewy defensor.
wznawia grę, miał troszkę miejsca Wacławczyk, błyskawicznie się z nią odwrócił do Sopkowa. Eryk Sopków, ale trafia w nogi Michała Bednarskiego. Sfaulowany Eryk Więdłocha, on po raz pierwszy po tej przerwie spowodowanej koronawirusem w składzie. W poprzednich meczach nawet nie wchodził z ławki rezerwowych, a długo o niego walczyła Pogoń, aby zimą przeniósł się tutaj do Siedlec. 23-letni zawodnik w ekipie Legionowi w Beniaminku drugiej ligi w rundzie jesiennej, 19 meczów, 3 gole. Ważna postać tej drużyny w Pogoni, na razie 2 występy w tych pierwszych dwóch meczach w 2020 roku, a tak jak powiedziałem, po tym wznawianiu rozgrywek po raz pierwszy w składzie siedlczan ten piłkarz. Tymczasem kolejna akcja sunęła, kolejna akcja gości i będzie trzeci w tym meczu rzut rożny dla Górnika. Dwa rozegrania kornerów przez Filipa Baranowskiego jak na razie były niezbyt udane. Może do 3 razy sztuka, może teraz uda się tutaj zaproponować coś ciekawszego. Głęboko teraz tam w piątkę weszli. Się zobaczmy, tu było teraz bardzo groźnie, ale czujnie ustawiony Olszewski oddalił zagrożenie z własnej linii bramkowej, wybijał tę piłkę. Nie wiem, czy ona, ta piłka chyba nie zmierzałaby w światło bramki, ale naprawdę nieźle tym razem rozegrany stały fragment gry. Zobaczmy teraz ostre starcie, puszcza sędzia grę Mosiejko, Mujta. Wrócił Wacławczyk i zrobił to perfekcyjnie, bo jeszcze o nogi Mujty i aut dla gości. Oczenas bardzo mądrze teraz też zostawił się Mariusz Szuszkiewicz, dał się sfaulować i będzie tym razem kolejny stały fragment, ale w postaci rzutu wolnego dla Górników. Szybko zaczęli, Szuszkiewicz, jest Eryk Sopków, Sopków wycofuje, Fryzowicz, ale piłka już poza linią końcową. Zaczęli szybko, ale też szybko tę piłkę stracili podopieczni Jenka Leida Dobiego. Albański szkoleniowiec drużyny Górnika od stycznia 2017 roku prowadzi tę drużynę. 45-latek z Albanii, po raz 110 dzisiaj zasiada na ławce trenerskiej ekipy z województwa dolnośląskiego. Pod jego wodzą ta drużyna zdobywa 1,82 punkta na mecz, a więc jest to wynik bardzo zacny. Oczywiście w drugiej lidze na razie wygląda to troszkę gorzej, ale naprawdę pracę tego szkoleniowca można oceniać zdecydowanie pozytywnie. Oczenas. Spokojnie teraz wyprowadził piłkę Słowak do Więdłochy, Więdłocha. I po raz kolejny faulowany, troszkę poirytowani takim obrotem spraw zasiadający na ławce rezerwowych członkowie sztabu szkoleniowego Górnika. Zaczęła już Pogoń. Jest Tomasz Margol, on już 5 goli w tym sezonie, 2 trafienia w ostatniej kolejce. Potrafi podłączyć się do akcji ofensywnej, potrafi znaleźć się w polu karnym przeciwnika. Tym razem jednak miejsca do oddania strzału nie miał. Znalazł go trochę Firlej, ale uderzył niecelnie. Już rozpoczęli przyjezdni, Magdziak, Opałacz. Ten doświadczony stoper, 1 gol w tym sezonie właśnie już w opisywanym przeze mnie meczu w Pruszkowie. Wtedy podłączył się, to nie był gol po stałym fragmencie, podłączył się po prostu do akcji ofensywnej. Wszedł pięknie i strzelił naprawdę ładnego gola. Może dzisiaj też jakaś ofensywna wycieczka ściągniętego 2 lata temu z Bytowi Bytów, razem zresztą z Kamilem Wacławczykiem. Przychodzili z klubu z województwa pomorskiego do Polkowic. Fryzowicz, ale źle to wrzucił z autu. Często trenerzy mają o to duże pretensje, bo mówią, że to wrzucenie rękami trzeba to zrobić precyzyjnie, a tymczasem
prosta strata, szybka strata przede wszystkim piłki przez Górników i teraz aut dla Pogoni. Siedlecki obiekt dzisiaj oczywiście pusty, bez kibiców, ale jest grupka sympatyków biało-niebieskich pod ogrodzeniem obiektu przy ulicy Jana Pawła II. Być może już od tego weekendu kibice wrócą na stadiony, w części przypadków jest już to potwierdzone, część jeszcze czeka na oficjalne komunikaty, na wszystkie zgody. Teraz zobaczmy, dobra akcja Więdłochy, Więdłocha przedarł się teraz, podaje, ależ dobra teraz interwencja Marka Opałacza. Uratował swój zespół, być może przed utratą gola, bo świetnie przedzierał się Eryk Więdłocha, a interweniował Patryk Mucha, a nie Opałacz. No on pomógł w swojej defensywie, teraz zobaczmy, Mujta zwolnił. Tutaj w nasze stanowiska na razie dosyć świeci też intensywne słońce, dosyć trudno wychwycić wszystkie wydarzenia na murawie. Mosiejko, ostre starcie z Opałaczem i sędzia przerywa grę gwizdkiem. Dwudziesta dziewiąta minuta, cały czas w meczu 26. kolejki drugiej ligi pomiędzy Pogonią a Górnikiem bezbramkowy remis. Ale za moment kolejna szansa dla drużyny gospodarzy. Będzie rzut wolny, będzie dośrodkowanie gdzieś w okolice szesnastki Marcina Furtaka. Mujta, Wiktoruk, tradycyjnie już oni w pobliżu ustawionej na murawie futbolówki. Jeszcze jakieś tam uwagi Dominika Sadzawickiego. Jaki wariant ma zastosować Adam Mujta? Mujta, dośrodkowanie, ale spokojnie złapał piłkę golkiper gości. Fryzowicz z Muchą. Mucha. Jest Sopków. Sopków kontra Olszewski. Ruszył skrzydłowy Górnika. Sopków do linii końcowej, ale też nie odpuścił mu lewy defensor Siedlczan i kończy się to wszystko rzutem rożnym. Pochwalony teraz przez swojego trenera Eryk Sopków. Będzie kolejny stały fragment gry. Enkeleit Dobi zresztą mówił po meczu z rezerwami Lecha, że jest zadowolony stosunkowo z tego występu, że to już była powoli ta drużyna, którą chce oglądać, że już było dużo lepiej niż w tych dwóch pierwszych przegranych meczach. Zobaczył dośrodkowanie, było groźnie, znów trącał tę piłkę Szuszkiewicz i chyba to Bednarski go zablokował. Można powiedzieć, że teraz właśnie Michał Bednarski ratuje Pogoń, być może przed utratą gola. Dużo szczęścia teraz biało-niebieskich. Dobrze znów zacentrowana piłka przez Baranowskiego. Wstrzelił się po kilku próbach z narożnika w końcu lepszej jakości to dośrodkowanie i mogło przyłożyć się to na trafienie, ale ostatecznie cały czas bez goli. Repka. Odważne wyprowadzenie teraz piłki, ale dobrze też ustawiony Patryk Mucha. Opałacz sygnalizuje arbitrowi, że był faulowany, ten jednak niewzruszony aut dla Pogoni. Arbiter Marcin Szczerbowicz z Olsztyna. Jak na razie w tym sezonie dziewięciokrotnie sędziował na boiskach drugiej ligi. Po raz pierwszy sędziuje mecz z udziałem Górnika, ale sędziował dwa mecze z udziałem Pogoni. Tutaj właśnie na tym obiekcie w Siedlcach. Pogoniści zremisowali pierwszy z tych meczów 0-0 z Resawią, w drugim ograli 2-0 z Kreczem Stochowa. Zobaczmy teraz Firlej, ale znów nie dał rady przedrzeć się, znów taki ratunkowy ślizg Marka Opałacza, ale ponownie bardzo skuteczna interwencja tego środkowego obrońcy. Smywek troszkę nerwowo teraz, tylko tak na uwolnienie wybił tę piłkę i spowodowało to utratę futbolówki przez drużynę gospodarzy.
Kowalski Haberek. Nieudane teraz też rozegranie piłki. Festiwal teraz prostych strat po obu stronach na spalonym Bednarskim. Łatwa strata Mujty, wiem, że to nie jest taki typ szybkościowca. To jest już raczej zawodnik doświadczony, bazujący właśnie na tym swoim ograniu, w dobrym wykonywaniu stałych fragmentów gry. Zdecydowanie bardziej dynamiczny powinien być, skorzystać z tego chwilowego złego ustawiania drużyny gości. Oczenas, Smyłek. Do Sadzawickiego, Sadzawicki. Dobrze, że wracał teraz Szuszkiewicz, nie sfaulował napastnik drużyny gości i w efekcie mogą teraz atakować Polkowiczanie. I po raz kolejny na spalonym Bednarskim. Tej dosyć wysokiej temperatury nie było przez arbitra głównego dzisiejszego spotkania zarządzonej przerwy na uzupełnienie płynów. Gramy więc dalej. 39. minuta gry. Jeszcze kilka minut tutaj. Zawodnicy muszą popracować, pobiegać, może wypracować też jakieś sytuacje podbramkowe. I dopiero potem udadzą się na kilkanaście minut odpoczynku. Szuszkiewicz. W poszukiwaniu Bednarskiego, tym razem był w linii, ale tym razem piłka do niego nie dotarła. Smyłek, ale znów prosta strata pogonistów, mają problemy z utrzymaniem się przy piłce w ostatnich minutach. Wacławczyk puścił Sopków do Fryzowicza, Fryzowicz zabiera się z tą piłką, Fryzowicz, ale faulował Olszewskiego. I wznawia grę Mikołaj Smyłek, też jeden z tych zimowych transferów Pogoni z trzecioligowej Unii Skierniewice dołączył do drużyny Bartosza Tarachulskiego i od początku tej rundy wiosennej jest wyborem numer jeden, wśród graczy rezerwowych pozostaje doświadczony Rafał Misztal. Margol. Oczenas. Wyprowadza piłkę Słowak do Mujty. Olszewski. Mosiejko. Widać też u Damiana Mosiejki dzisiaj dużo ochota do gry. Pokazuje się na pozycjach, szuka tutaj rozegrania, szuka jakichś otwierających podań, ale na razie nie za bardzo mu to wszystko wychodzi. Na razie tutaj pogoniści nie mają pomysłu na rozmontowanie defensywy gości. Sapków troszkę teraz za długo zastanawiał się, co ma zrobić. Troszeczkę za dużo tych kontaktów z piłką było. Wielkie pretensje od razu kolegów z drużyny, aby szybciej operować piłką. Wacławczyk, Sopków, ale po raz kolejny nieudanie, 23-letni skrzydłowy, dwa trafienia w tym sezonie w otwierającym rozgrywki meczu z Błękitnymi Stargard, który Górnik przegrał 1-2, potem też z Garbarnią Kraków gol tego piłkarza, ale od 31 sierpnia poprzedniego roku bez gola, na pewno chciałby się przełamać. Na pewno chciałby tutaj coś ciekawego dzisiaj na stadionie w Siedlcach zaprezentować, ale na razie w ostatnich kilkudziesięciu sekundach dwie nieudane akcje tego piłkarza. Więdłocha. Wydawało się, że znów ma troszkę wolnej przestrzeni, aby się rozpędzić, jednak Siedlczanie chcą teraz troszkę uspokoić, wymienić parę podań, bo tak jak mówiłem, w tych ostatnich minutach to raczej inicjatywa przyjezdnych nam się zarysowała na siedleckim obiekcie.
Na razie bezbłędny Fryzowicz. Kolejna taka piłka, która gdzieś się mogłaby przejść, mogłaby gdzieś go w cudzysłowie mówiąc oszukać, jednak on nie popełnia błędów i nie daje też dojść do piłki Adamowi Mujcie. Rusza Bednarski, Bednarski jest Szuszkiewicz, ruszył Sopków, do niego podanie, zobaczy błąd, Sopków, Sopków i gol dla Górnika, 1-0, 43 minuta, ogromny błąd defensywy, siedleckiej defensywy i Górnik prowadzi na stadionie w Siedlcach, a więc wywołałem wilka z lasu, można powiedzieć, Eryk Sopków po raz trzeci w tym sezonie. Jeden do zera dla Górnika. Ogromny błąd siedleckiej defensywy. Najpierw minął się z piłką Iwan Oczenas, następnie Bartłomiej Olszewski skorzystał z tego, skrzydłowy drużyny gości i Górnik prowadzi na stadionie w Siedlcach 1-0. Wielka radość w ekipie gości. Oni potrzebują tych trzech punktów jak tlenu, ale no w podobnej sytuacji można powiedzieć Pogoń. Ta cała dolna część tabeli bardzo ściśnięta, wszyscy blisko siebie, każdy chce punktować, nikt nie chce znaleźć się pod tą czerwoną kreską, nikt nie chce być w strefie spadkowej, a tutaj każda porażka może błyskawicznie tym skutkować, w każdej kolejce ogromne przetasowania. A w tym momencie właśnie, jeśli takim wynikiem skończyłoby się to spotkanie, to Górnik wyprzedzi w tabeli Pogoń. Przypomnijmy, przed tą kolejką Pogoń 33 oczka na swoim koncie, Górnik miał o 2 punkty mniej. Oczenas, ale niedokładnie. No ewidentnie tak powiedzmy od około 30 minuty nie klei się gra pogonistom. Skończyło się to wszystko trafieniem dla Górnika. I kończy się w ten sposób pierwsza połowa, a więc po pierwszych 45 minutach w meczu 26 kolejki drugiej ligi Pogoń przegrywa na własnym obiekcie z Górnikiem Polkowice 0-1. Trafienie dla gości zanotował Eryk Sopków, a my wracamy do tej transmisji za kilkanaście minut.
Jesteśmy po przerwie na stadionie w Siedlcach. Po pierwszych 45 minutach Górnik Polkowice prowadzi z siedlecką Pogonią 1-0. Trafienie jak na razie jedyne w tym meczu w 43 minucie zanotował Eryk Sopków. I Górnicy ten ostatni dobry w swoim wykonaniu kwadrans zwieńczyli trafieniem. Przygotowują się zmiany w obu drużynach. W Pogoni chyba będzie podwójna zmiana. Norbert Wojtuszek z numerem 15 i z 20 Marcin Kozłowski, drugi przygotowani do wejścia na boisko. W zespole gości z kolei numer 77 Piotr Azikiewicz pojawi się na placu gry. Za moment zobaczymy, kogo zastąpi ten piłkarz. W Pogoni nie ma na pewno z numerem 6 Adama Mujty, a więc ten doświadczony piłkarz być może już odczuwa troszkę trudy tego intensywnego grania i po tych 45 minutach potrzebował zmiany. Być może też to jest po prostu zwykła decyzja sztabu szkoleniowego Pogoni. Nie ma też na placu gry Tomasza Margola w zespole Pogoni, a więc Tomasz Margol z numerem 8 opuścił boisko, a w jego miejsce Marcin Kozłowski drugi. A więc Pogoń w bramce Smyłek, dalej Sadzawicki, Repka, Oczenas, Olszewski. W drugiej linii Wojtuszek, Marcin Kozłowski drugi, Mosiejko, Wiktoruk będzie cofnięty na pozycję numer 8 z dziesiątki. Wyżej zagra Kozłowski drugi. Na lewym skrzydle Więdłocha, z prawego na lewe skrzydło przejdzie, a z przodu niezmiennie Maciej Firlej. A w zespole Górnika, tak jak powiedziałem, na boisku melduje się Piotr Azikiewicz z numerem 77, a więc piłkarz, który jest zagrożony pauzą w przypadku otrzymania żółtej kartki. Melduje się on na pozycji lewego obrońcy, zmiana 1-1 za Mateusza Magdziaka. Takie decyzje więc obu szkoleniowców, dwie zmiany w Pogoni, jedna w Górniku i gramy dalej, liczymy na dobre widowisko w tych drugich 45 minutach. Zobaczymy, czy te zmiany wpłyną na grę obu drużyn, też przede wszystkim, czy troszkę ożywi się drużyna Pogoni, bo tak jakby to teraz oni muszą zaatakować, oni muszą tutaj spróbować rozmontować defensywę drużyny z Polkowic, a na razie próba ofensywnej akcji Górników, ale po raz kolejny, trzeci czy czwarty raz na spalonym złapany najlepszy strzelec drugiej ligi, czyli Michał Bednarski. Fatalne teraz wznowienie przed Smyłka, czy wykorzysta... To Górnik, dobre podanie, nie wykorzystana sytuacja, nie doszedł Bednarski, troszkę Sopków nie wypieścił tego do grania, takie sytuacje trzeba wykorzystywać, wszyscy teraz na ławce rezerwowych trzymają się za głowy, niezadowolony Enkeleit Dobi z postawy, z rozwiązania tej akcji przez swoich podopiecznych, bo tutaj powinno być 2-0, powinni spożytkować to fatalne wyprowadzenie piłki przez pogonistów Górnicy. Ale cały czas na stadionie w Siedlcach tylko w tym momencie można powiedzieć 1-0 dla Górnika. Teraz faulowany Sopków i będzie rzut wolny dla gości. Już rozpoczęta gra. Jest Fryzowicz, on dzisiaj ofensywnie usposobiony, naprawdę sporo takich dynamicznych wejść w tej pierwszej połowie. Troszkę brakowało być może jakości w dośrodkowaniach, ale trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o samą aktywność, to na plus można ocenić prawego obrońcę z Polkowic. Pojawił się na boisku Piotr Azikiewicz i od razu on, można powiedzieć, przyjmuje wykonywanie stałych fragmentów gry. W pierwszej połowie centrował Filip Baranowski, teraz Azikiewicz dochodzące dośrodkowanie. Dobrze, jednak spisał się i wypiąskował tę piłkę. Smyłek i szansa do kontry. Rusza Wojtuszek, ale niespełna 19-letni
ściągnięty przed tym sezonem z Krakowi Kraków, piłkarz nie przedarł się prawym skrzydłem. Zresztą budzi zainteresowanie już klubów m.in. z Ekstraklasy. Na ostatnim meczu w Siedlcach na trybunach gościł dyrektor sportowy Wisły Płock, Marek Jóźwiak. Znana postać w środowisku piłkarskim, obecnie właśnie pracujący w Płocku, i obserwował on mecz z wysokości trybun ze szczególną uwagą, właśnie przyglądając się grze Norberta Wojtuszka. Dzisiaj w całości rozgrywana jest 26. kolejka drugiej ligi. Dwa spotkania już zakończone w Legionowie. Legionowia zremisowała z wiceliderem GKS-em Katowice 2-2. Olimpia Elbląg ograła 3-1 Gryfowej Chrowa. Zobaczył, bo teraz Furtak daleko poza własnym polem karnym musiał interweniować. Mogło przypomnieć się sceny z meczu z Garbarnią, kiedy to Kopaniecki wyszedł daleko poza pole karne i skończyło się to dosyć dramatycznie, bo sfaulował wówczas Michała Feliksa i obejrzał czerwoną kartkę. Tutaj jednak Furtak nie popełnił błędu i oddalił zagrożenie. Kozłowski drugi, Wiktoruk, Wojtuszek, na jeden kontakt Mosiejko, Sadzawicki. Ale źle to rozegrali teraz pogoniści. Rozgrywane są też równolegle do tego meczu inne spotkania. Błękitni Stargard przegrywają jak na razie z Bytowią Bytów 0-2. Rezerwy Lecha Poznań prowadzą Zeloną Toruń we Wronkach 2-1. Stal Stalowa Wola w Derbach Podkarpacia prowadzi ze Stalą Rzeszów 1-0. Teraz kolejna interwencja bramkarska poza szesnastką i po raz kolejny udana. Ucierpiał przy okazji Mariusz Szuszkiewicz. A kończąc poprzedni wątek, jeszcze Garbarnia remisuje do przerwy z Widzewem Łódź u siebie 1-1. Troszkę później rozpoczęły się spotkania w Łęcznej i w Częstochowie. Górnik na razie bezbramkowo remisuje ze Zniczem, a Skra bez goli z Resowią. Miejmy nadzieję, że tutaj ze zdrowiem zdobywcy 7 bramek w tym sezonie dla Górnika wszystko będzie w porządku. Tak jest, pozbierał się Mariusz Szuszkiewicz i możemy kontynuować rywalizację. Wiktoruk, teraz on głębiej będzie tutaj cofał się do rozegrania. On będzie szukał różnych rozwiązań, zobaczmy, bo wyżej zaatakowany. Trzech, czterech piłkarzy przyjezdnych próbowało zaskoczyć pogoń pressingiem. Skończyło się to przewinieniem. Mosiejko, Wiktoruk, dobrze to przyjął, dobrze zagrał do Olszewskiego. Olszewski szeroko do Więdłochy, on lepiej czuje się tak ogólnie na lewym skrzydle, lubi zejść do środka na prawą, na swoją lepszą prawą nogę. Po zejściu Adama Mójty więc wrócił na tą lepszą dla siebie pozycję. Sadzawicki, dobre dośrodkowanie Sadzawickiego. Mogła przypomnieć się akcja z Wejherowa, gdy właśnie Sadzawicki zacentrował na głowę Firleja, ale tym razem to się jednak nie udało i będzie zmiana w ekipie gości. Michał Bednarski opuszcza plac gry. Zaraz zobaczymy, kto w jego miejsce, a więc najlepszy strzelec drugiej ligi nie polepszy dzisiaj swojego dorobku. Lekko utykając, jakiś chyba uraz Michała Bednarskiego. W jego miejsce Dominik Radziemski z numerem 11. On zajmie teraz pozycję prawoskrzydłowego, a do linii ataku zostanie przesunięty strzelec jedynego gola jak na razie, czyli Eryk Sopków. Dominik Radziemski w poprzednim meczu, nie było go w meczowej kadrze, spowodowane to było absencją za kartki. Nie mógł więc rywalizować z rezerwami Lecha Poznań, ale dzisiaj już przyjechał z drużyną do Siedlec i dostaje swoją szansę. Chyba tak jak mówię, wymuszona zmiana, bo opatrywany tam Bednarski bardzo powoli schodził z boiska utykając, także ewentualna kontuzja tego snajpera to nie byłaby dobra wiadomość dla Górnika, jeśli chodzi o końcówkę tego sezonu, no ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na pewno będzie trzeba czekać na informacje po zakończeniu tego meczu. I rusza Wojtuszek,
dużo ma ochoty do gry po wejściu na boisko. Ten piłkarz, Wojtuszek, on chce wziąć na siebie ten ciężar rozruszania siedleckiej ofensywy Więdłocha z Olszewskim. Olszewski na małej przestrzeni do Więdłochy, ale dobrze tam czytał to wszystko Kowalski Haberek, chociaż jeszcze nie koniec, jeszcze musiał wyręczyć swojego kolegę Fryzowicz. Arbiter teraz skrupulatnie pokazuje, gdzie piłka wyszła poza linię boczną, skąd może zaczynać Olszewski. Chciał zyskać tutaj kilkanaście nawet metrów, ale nie dał się na to nabrać arbiter główny tego spotkania, Sadzawicki. Piłka w boisku i musiał interweniować Azikiewicz. Kozłowski, jak to rozwiąże, lewą nogą strzela, ale łatwa piłka dla Marcina Furtaka. Jest Szuszkiewicz głową do Sopków. Nie utrzymał się tym razem przy piłce i już w natarciu siedlczanie. Patrzę jeszcze, kim dysponują. Na ławce rezerwowych obaj szkoleniowcy po dwie zmiany wykorzystali, więc po dwie jeszcze roszady zostały. W Pogoni oprócz rezerwowego bramkarza Misztala do dyspozycji są jeszcze Piotr Marciniec, Kamil Walków, Jakub Romanowicz, Marcin Kozłowski pierwszy, Bartosz Brodziński i Artur Balicki. Zobaczmy teraz, akcja jednak drużyny gości, Azikiewicz do Patryka Muchy, Mucha miękko, na pole karne jest tam Radziemski, jeszcze chciał zgrać tę piłkę do środka, ale był na spalonym. Z kolei w drużynie Górnika rezerwowy bramkarz Kopaniecki, a dalej mamy Kacpra Osiadłego, Kornela Ciupkę, Kajetana Szmyta, Rafała Karmelite, Martinsa Ekfueme, Mateusza Baszaka. Być może to właśnie doświadczony Ekfueme tutaj przyda się na kolejne minuty. Teraz niezła akcja, miał troszkę miejsca Patryk Mucha, ale nie przymierzył wystarczająco precyzyjnie. Tak jak też już wspominałem, ten intensywny tydzień dla drugoligowców trwa, jego zakończenie dla obu drużyn w niedzielę. Górnik o godzinie 17 zagra w Toruniu z Elaną, a Pogoni czeka daleki wyjazd do Stargardu na mecz z Błękitnymi. Zobaczmy teraz, taka przeciągnięta wrzutka Dominika Radziemskiego, mógł wyjść z tego centrostrzał. Zdarza się, że takie nieraz piłki troszkę nieoczekiwaną parabolę obierają i wpadają do siatki. Tym razem tak się jednak nie stało i piłka poszybowała aż poza linię boczną boiska. A więc dzisiaj Górnik musiał przejechać 600 km na mecz z Pogonią. Z kolei Pogoń czeka 600 km podróży na niedzielny mecz z Błękitnymi, którzy jak na razie są najlepszą drużyną rundy wiosennej w drugiej lidze, jeśli chodzi o 2020 rok, nie całej rundy rewanżowej. Podopiecznie Adama Topolskiego, chociaż tak jak na razie informowałem, w starciu z Bytowią przegrywają na własnym boisku. Zobaczymy, jak to wszystko się skończy. To spotkanie rozgrywane jest równolegle. Tak przyglądam się po wejściu Dominikowi Radziemskiemu. On też może zagrać na prawej obronie. I będą tak się wzajemnie tutaj uzupełniać, będą sobie pomagać z Fryzowiczem. Przed momentem, gdy Fryzowicz jeszcze wracał z ofensywnej akcji, to Radziemski zajął miejsce po prawej stronie defensywy. Potem przybili sobie piątkę, Fryzowicz wrócił do bloku defensywnego, a Radziemski znów jest teraz nieco wyżej i czeka na podanie od Patryka Muchy. Domagał się nawet go i doczekał się właśnie wprowadzony kilka minut temu piłkarz. Wiktoruk, Więdłocha, Firlej, teraz Kozłowski drugi, Kozłowski w kierunku Wojtuszka, Wojtuszek, ale nie popełnili tutaj błędu Górnicy i spokojnie Furtak.
tym roku Górnik jeszcze nie zachował czystego konta. Stracony gol ze Skrą Częstochowa, stracony w Rzeszowie ze Stalą, stracone dwie bramki z Legionowią, cztery w Krakowie z Garbarnią i w sobotę gol przeciwko rezerwom Lecha. Zobaczymy, czy w końcu czyste konto uda się zachować drużynie Nkeleida Dobiego. Może na to, aby mówić, że są na dobrej drodze, jeszcze za wcześnie, ale na pewno Pogonie nie sprawia wielkiego zagrożenia. Może teraz Sadzawicki wzdłuż bramki, był tam Firlej, takim wślizgiem wyciągnął się snajper biało-niebieskich, ale to nie wystarczyło, aby przeciąć tor lotu tej piłki. Sześćdziesiąta minuta na zegarze, za moment godzina gry będzie za zawodnikami. Od 43 na prowadzeniu drużyna Górnika Polkowice. Oczenas, Smyłek. Na pewno teraz będą przyspieszać tę grę. Będą chcieli jak najszybciej te wszystkie wrzuty z autów, stałe fragmenty, rzuty wolne wykonywać biało-niebiescy. Będą chcieli zepchnąć do defensywy Górników, ale ci tutaj też na razie nie cofają się jakoś bardzo głęboko. Też szukali na początku tej drugiej połowy trafienia numer 2. Pauzuje dzisiaj, tak jak mówiłem, za czerwoną kartkę, za to niesportowe zachowanie. Bartosz Tarachulski zbyt długo przytrzymał piłkę, uniemożliwił piłkarzom Bytowi szybkie wznowienie gry rzutem z autu, za to został wyrzucony w poprzednim meczu, ale jest na trybunach i słychać co chwilę jego pokrzykiwanie, jego podpowiedzi. Jeśli chodzi o ten aspekt, to te puste trybuny, brak dopingu może być dla pogonistów nieco pomocny, bo mogą mieć dobry kontakt ze swoim szkoleniowcem, mogą cały czas słyszeć jego ewentualne tutaj uwagi, podpowiedzi albo też wskazówki dotyczące przeprowadzania kolejnych zmian. Radziemski stara się być aktywny po wejściu, stara się pokazać tutaj z dobrej strony Dominik Radziemski, Wacławczyk. Grał do Fryzowicza, ale ta akcja tym razem nie zawiązała się dobrze i prosta strata. Szuka tutaj jakiegoś kluczowego, otwierającego podania Kamil Wacławczyk. Jest zresztą najlepszym asystentem swojej drużyny w tym sezonie. 5 ostatnich podań Kamila Wacławczyka. Najlepszy asystent po stronie Pogoni, Bartosz Wiktoruk, ma 4 asysty na swoim koncie. Było teraz przewinienie, mają o to troszkę pretensji teraz, o taką interpretację tej sytuacji Górnicy. Przytrzymywany Repka i kolejne przewinienie. Coraz bardziej chmurzy się nad siedleckim stadionem. Dzisiaj też burzowa pogoda w całej Polsce, można powiedzieć, także być może i tutaj, mówiąc w cudzysłowie, złapie piłkarzy jeszcze jakiś deszcz, ale na razie zobaczmy, bo ruszają goście. Radziemski ma teraz mnóstwo czasu, przestrzeni, jak to rozwiąże Radziemski, ale źle, źle to rozegrali. Czekał Sopków, tam głęboko wbiegał Szuszkiewicz, nadciągał mniej aktywny w drugiej połowie Filip Baranowski, ale Radziemski tym razem nie popisał się i nie obsłużył żadnego ze swoich kolegów optymalnym podaniem. A teraz całą szerokość boiska, aby wykonać ten stały fragment gry z lewej obrony, aż pod przekątnej musi pokonać tę odległość Piotra Zikiewicz, aby posłać dochodzącą piłkę lewą nogą w pole karne Mikołaja Smyłka. Azikiewicz, dośrodkowanie, jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze zamyka ją Kowalski Haberek, ale taki strzał troszkę sytuacyjny, nieprzygotowany, aby od siebie tak uderzył, aby nie poszła kontra. Mają teraz czas goście na zorganizowanie defensywy. Znów mają problemy pogoniści z wyprowadzeniem piłki z własnej połowy boiska.
było sporo tych problemów w pierwszej połowie i widać jak na razie też w drugiej. Nie ma dzisiaj tej płynności w grze. Zbytowie Osiedlczanie grali, można powiedzieć, sporo lepiej. Ale też może też trzeba docenić tutaj zespół gości, który jak na razie wysoko zawiesza poprzeczkę. Dośrodkowanie teraz. Dobra, to była centra. Jeszcze nie koniec, Fryzowicz, ale zagranie ręką obrońcy gości. Widzimy znów teraz uniemożliwili szybkie, krótkie wznowienie gry Polkowiczanie pogonistą, w związku z tym długie wybicie Mikołaja Smyłka. Zrywa się też tutaj silny wiatr nad siedleckim obiektem, to też może wpłynąć na przebieg tej rywalizacji. W sobotę w meczu z Bytowią dosyć porywisty wiatr parokrotnie spłatał figla piłkarzom obu drużyn. Tutaj też możemy mieć taką sytuację. Jaka decyzja arbitra, czy będzie pierwsza indywidualna kara? Na razie sędzia oszczędzał zawodników, też nie było dużo ostrych fauli, ale za to zagranie ręką, niesportowe takie przewinienie, ukarany Patryk Fryzowicz. Karol Fryzowicz więc ukarany żółtym kartonikiem i fatalne teraz wznowienie Oczenasa. Patryk Mucha ruszał tam Sopków, ale nie miał do czego ruszyć, troszkę takie za mocne, nie za bardzo, niewystarczająco do niego skierowane było to podanie. Mosiejko. Wiktoruk. To ci pomocnicy muszą wziąć ciężar rozgrywania akcji na siebie, ale zupełnie dzisiaj ta rola im nie wychodzi. Festiwal niedokładnych podań. Nie ma tutaj oczywiście takich dokładnych statystyk, jak na przykład w jakichś topowych ligach, ale myślę, że jeśli chodzi o tę celność podań, no to dzisiaj słabo procentowo wygląda cały zespół Pogoni, a już szczególnie środkowi pomocnicy, od których tych dobrej dystrybucji dokładnej można wymagać. Repka. Wojtuszek ma teraz troszkę miejsca, odwrócił się, rusza Wojtuszek, Wojtuszek kontra Zikiewicz, grał go Wojtuszek, jak to rozwiąże młodzieżowiec Pogoni? Wojtuszek, podanie do Firleja, ale nie ruszył w tempo, troszkę być może też za długo zwlekał z tym podaniem Norbert Wojtuszek i w efekcie spokojnie Marcin Furtak. ...66 minut tej rywalizacji za nami. Cały czas tylko jeden jedyny gol tego popołudnia na stadionie w Siedlcach. Eryk Sapków w 43 minucie. Być może zdobył bramkę na wagę 3 punktów dla Polkowiczan. No to o tym się jeszcze przekonamy. Oczywiście w tej ostatniej fazie, w tym ostatnim fragmencie meczu, który zbliża się wielkimi krokami, który jeszcze przed nami, może się wiele zmienić. Może zmieni coś Eryk Więdłocha, który teraz dobrze zostawiał się, który szukał dryblingu, ale faulowany przez Fryzowicza. Fryzowicz napomniany żółtym kartonikiem teraz już będzie musiał grać troszkę ostrożniej. Jeszcze motywowali się przed momentem pogoniści, nakręcali się, aby tutaj podkręcić tempo, aby może zaproponować kilka jakichś lepszych, ciekawszych akcji. W roli takiego motywatora głównego wystąpił Mikołaj Smyłek, goalkeeper biało-niebieskich. Teraz ostre starcie, jak to widział sędzia, piłka będzie dla Pogoni od rzutu wolnego. A cierpi na boisku dwóch Polkowiczan. Leży Marek Opała, czy leży chyba Karol Fryzowicz. Także za moment sztab medyczny z kolei może mieć dużo pracy. Zresztą to jest jedna z głównych obaw wszystkich obserwujących piłkę, wszystkich, którzy oceniali te terminarze, które pojawiły się jako plan powrotu po tej pandemii spowodowanej koronawirusem. Duża intensywność spotkań, mało czasu było na przygotowania, brak sparingów i w związku z tym
pojawiały się obawy, żeby tutaj nie było zbyt dużej liczby kontuzji. Na razie nie wygląda to chyba najgorzej, tak można śmiało mówić. W zespole Pogoni przygotowana trzecia zmiana, przygotowuje się też trzecia zmiana powoli w zespole Górnika Polkowice, ale zobaczymy, czy to już teraz, czy jeszcze za moment. Wydaje się, że Marcin Kozłowski pierwszy przygotowany do wejścia w ekipie Pogoni. Najpierw jednak zmiana w ekipie Górnika Polkowice. Nigeryjczyk z polskim paszportem, grający z numerem 24, Martin Sekwueme. Pojawił się na boisku więc Ekwueme, a kapitan Kamil Wacławczyk. Jakaś kontuzja, jakiś problem zdrowotny. Tego zawodnika zobaczmy teraz i gol! 1-1! 1-1 na stadionie w Siercach. Maciej Firlej strzelcem gola. 70. minuta i 1-1 na stadionie w Siercach. A więc przysnęli po tej przerwie spowodowanej kontuzją Kamila Wacławczyka polkowiczanie. Rozegrany dobrze rzut wolny, dobre dośrodkowanie w pole karne. Też bardzo zła, fatalna wręcz interwencja Marcina Furtaka. Wyszedł z własnej bramki, wyszedł z linii bramkowej. Źle interweniował, nie trafił w piłkę. Trącił ją Maciej Firlej i strzelił gola numer 6 w tym sezonie, a więc stał się samodzielnie najlepszym strzelcem Pogoni w sezonie 2019-20. Jak zareaguje Górnik, jak zareaguje Pogoń? Na razie podrażnieni górnicy chcą zaatakować, jak Fueme, pierwszy kontakt z piłką tego piłkarza. Przy okazji też ta trzecia zmiana, która była już przygotowana w Pogoni, na razie wstrzymana. Widać ożywieni pogoniści. Tutaj z gry niewiele wychodziło, więc jak nie wychodzi atak pozycyjny, gdy nie wychodzi konstruowanie akcji, zawsze zostaje stały fragment. I tak też stało się tym razem dośrodkowanie. Maciej Firlej wpisał się na listę strzelców. Więdłocha do Wojtuszka. Wojtuszek głową do Sadzawickiego. Dokładnie to zagrał młodzieżowiec Pogoni. Sadzawicki do Wojtuszka. Napędza się Pogoń. Wojtuszek jest już w polu karnym. Podanie w pole karne, ale dobrze tam Furtak nie sięgnął też piłki Maciej Firlej. Tak jak mówiłem, ostatni fragment meczu dopiero przed nami. Tutaj może dać się, tutaj może dziać się najwięcej. Tutaj może też już zostać uwypuklone jakieś zmęczenie obu ekip. Widzimy teraz festiwal niedokładności. Najpierw po stronie Górnika, teraz po stronie Pogoni. Ruszają goście. Jest Radziemski. Radziemski za moment będzie mógł dośrodkować na pole karne. Radziemski czekał tam Sopków, ale dobrze interweniował Czenas. Jaka decyzja sędziego i mamy rzut karny. Rzut karny dla Górnika. Sfaulowany został Mariusz Szuszkiewicz i arbiter nie miał wątpliwości. Mamy rzut karny dla gości. Faulował Damian Mosiejko, takie powietrzne starcie. Ucierpiał tam jeszcze napastnik Górnika Polkowice. Mamy też festiwal kontuzji niestety w drużynie Górnika w ostatnich minutach. Kontuzja Bednarskiego, kontuzja Wacławczyka, teraz problemy Szuszkiewicza. Ale co najważniejsze, teraz za moment będzie rzut karny. Nie miał wątpliwości tutaj arbiter, że przekroczył przepisy Damian Mosiejko. Mikołaj Smyłek dwukrotnie musiał bronić uderzenia z 11 metrów w meczu w Wejherowie z Gryfem. Najpierw pokonał go Oskar Sikorski, ale potem uderzenie młodego piłkarza Gryfa obronił. Jak będzie tym razem? Eryk Sopków ustawił piłkę. Nie ma Michała Bednarskiego, który normalnie wykonuje rzuty karne. Nie ma być może Wacławczyka, który byłby kolejny do wykonywania jedenastki. Szuszkiewicz też po tej interwencji medycznej musi opuścić na moment boisko. Także Eryk Sopków stanie przed szansą na zdobycie swojego drugiego gola w tym meczu.
i drugiego dla swojej drużyny. Sapków czy Smyłek? 74. minuta gry. Gwizdek arbitra, Sapków i gol! 2-1 dla Górnika, więc szybka odpowiedź i szybko ponownie na prowadzenie wychodzą goście. Jest awizowana wcześniej, przygotowywana wcześniej zmiana w pogoni, wstrzymana po golu na 1-1, ale po tej straconej bramce już nie czeka sztab szkoleniowy Siedlczan. Marcin Kozłowski pierwszy w miejsce Eryka Więdłochy. Więc dwóch Marcinów Kozłowskich na boisku w drużynie Pogoni. Marcin Kozłowski drugi, o kilka miesięcy młodszy. Obaj urodzeni w tym samym roku. Obaj dołączyli latem do zespołu siedleckiej Pogoni. Marcin Kozłowski pierwszy z Widzewa Łódź, Marcin Kozłowski drugi z trzecioligowego Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Teraz Pogoń już nie ma... Nie ma na co czekać, musi zaryzykować, otworzył nam się ten mecz, padły szybko dwie bramki i teraz to presja znów po stronie Siedlczan, to znów im uciekają punkty w tym meczu. A Eryk Sapków tutaj na siedleckim obiekcie podwoił swój dorobek strzelecki w tym sezonie, miał dwa gole w tych rozgrywkach, wyjedzie już z co najmniej czterema bramkami. Mucha. Teraz... Aby uspokoić troszkę tę grę, świetnie zastawił się, utrzymał się przy piłce Patryk Mucha i wywalczył rzut wolny. Pogoniści tak odetchnęli po tym zdobytym, po tej zdobytej bramce. Wydawało się, że złapią wiatr w żagle, że być może oni pójdą za ciosem, tymczasem błąd defensywny. Dzisiejszy jubilat, no niestety, nie zrobił sobie prezentu, wręcz przeciwnie, sprokurował jedenastkę Damian Mosiejko i Eryk Sapków. Zamienił rzut karny na gola. Też trzeba to odnotować, Mariusz Szuszkiewicz z jego zdrowiem. Na szczęście jest wszystko w porządku, nie ma kolejnej wymuszonej zmiany. Może kontynuować grę ten napastnik. I kolejny stały fragment gry. Gdyby udało się teraz strzelić trzeciego gola, to chyba byłoby już po meczu, ale po takim dośrodkowaniu żaden z kolegów Łazikiewicza nie będzie miał szansy strącenia tej piłki. Teraz już się skupiają na tym, aby jak najszybciej wrócić na własną połowę, aby ustawić, zorganizować linię defensywną. Oczenas. Repka. Mosiejko. Do Sadzawickiego. Sadzawicki. Wojtuszek, ponownie do prawego obrońcy siedleckiej Pogoni. Repka. Chcą teraz szybciej operować piłką, chcą napędzić ten atak pozycyjny, ale to dzisiaj im przez całe to popołudnie nie wychodzi. Może trzeba poszukać jakichś rzutów rożnych, rzutów wolnych. To właśnie przecież dośrodkowanie ze stałego fragmentu przyniosło to upragnione trafienie dla biało-niebieskich. Olszewski, jest Kozłowski drugi, Kozłowski drugi. Czy za moment poda do... Marcina Kozłowskiego drugiego, nie, na razie ten piłkarz jeszcze bez kontaktu z piłką po wejściu na boisko. Olszewski, dobrze, jednak Kowalski, Haberek, Baranowski jednak troszkę nerwowo. Poza linię boczną, aby od siebie nie próbował nawet przyjmować tej piłki, utrzymać się przy piłce. Ale nie ma pretensji sztab szkoleniowy, nie ma pretensji NKLeit Dobi. Teraz to bezpieczeństwo, dowiezienie tego korzystnego rezultatu dla Górników jest najważniejsze. Nieważne w jakim stylu, nieważne jak, ale troszkę jeszcze tego czasu do końca zostało. Oskar Repka dosyć optymistycznie ze strzałem, ale trafił w Martinsa jak w UEM-ę. Siła doświadczenia. Dwukrotny mistrz Polski w barwach Wisły Kraków.
zdobywca Pucharu Polski z Legią Warszawa, tutaj już to takim troszkę piłkarskim dorobku. Ale na pewno jego doświadczenie przydaje się i w takiej końcówce, gdy jest mecz na styku, gdy jest już duża stawka, to na pewno może być ten Nigeryjczyk, tak jak mówiłem, mający od 2016 roku polskie obywatelstwo, niezbędny dla swojej ekipy. Olszewski, Mosiejko. Olszewski, zamykają tam korytarze piłkarze Górnika i zrobił to Radziemski, jednak po jego nodze piłka na aucie. Już zaczął Kozłowski pierwszy, ale troszkę się pośpieszył i piłka nie doszła do Firleja. Ma jeszcze jedną zmianę do dyspozycji trener Bartosz Tarachulski, może Kamil Walków, 5 goli w tym sezonie tego piłkarza, dynamiczny, czy to skrzydłowy, czy też napastnik, przyda się na te końcowe minuty. Na razie jednak takiej decyzji trener Tarachulski do swojego sztabu szkoleniowego, dowodzonego dzisiaj przez Przemysława Sałańskiego, nie przekazuje. A tymczasem Górnik w myśl zasady najlepszą obroną jest atak. Spokojnie przeniósł ciężar gry na połowę biało-niebieskich i będzie wykonywał kolejny stały fragment gry. I widzimy tutaj odważnie jeszcze 5 piłkarzy, gości gdzieś tam w 16, ale fatalne to dośrodkowanie Azikiewicza wprost w ręce Smyłka. Szybko zaczął Smyłek do Sadzawickiego. Sadzawicki. Ale do nikogo to podanie spokojnie Fryzowicz. Zresztą tak jak już mówiłem, w pierwszej połowie mogę to znów potwierdzić, w drugiej na razie Fryzowicz dosyć aktywny w ataku. Można było się przyczepić do jakości jego dośrodkowań, ale też co najważniejsze bezbłędny, jeśli chodzi o te interwencje defensywne, także solidny występ tego defensora. Widzimy Azikiewicz już teraz takim powolnym truchcikiem. Teraz już każda minuta, każda sekunda będzie przybliżała Górników do upragnionego kompletu punktów, ale do tego jeszcze troszkę czasu, dopiero można powiedzieć 81. minuta na zegarze. Troszkę nam też sędzia z pewnością dorzuci, także kilkanaście minut tej rywalizacji jeszcze przed nami. Zszedł tutaj do gry Sapków, jeszcze Baranowski, ale w tej drugiej połowie, tak jak mówiłem z kolei o Filipie Baranowskim, no to przydałoby się może wprowadzić jakiegoś tutaj nowego, świeższego młodzieżowca w miejsce właśnie Filipa Baranowskiego. Repka. Mosiejko. Blisko niego jak Fueme. Ostra interwencja. Sędzia puszcza grę. I wrócił jednak do tego przewinienia na Damianie Mosiejce. Sędzia Szczerbowicz. Repka. Oczenas. Do Wiktoruka. Stara się być pod grą w tej drugiej połowie Bartosz Wiktoruk, ale niewiele z tej jego gry, można powiedzieć, wynika. Teraz dośrodkowanie Opałacz. Kto zbierze tę piłkę? Zbiera Baranowski. Tym razem przydał się w defensywie, przydał się też Eryk Sapków. No on wyrasta na bohatera tego meczu. Miał taki moment, że 2-3 zagrania zaliczył nieudane. Mieli do niego pretensje i koledzy, i trener. Ale potem wykorzystał niefrasobliwość siedleckiej defensywy w 43. minucie. Otworzył wynik rywalizacji, potem wykorzystał rzut karny, a teraz też pracuje, jak widać, na całej długości, szerokości boiska, aby ten korzystny wynik Górnicy mogli dowieść do końca. Teraz kolejne zmiany też przygotowywane w obu drużynach. Artur Balicki za Bartosza Wiktoruka w zespole Pogoni. Numer 34 Balicki z 10 schodzi Wiktoruka, więc młodzieżowiec za młodzieżowca. A jaką mamy decyzję w zespole Spolkowic? Komplet zmian w Pogoni wykorzystany. Za moment też ta czwarta będzie potwierdzona prawdopodobnie w drużynie Górnika, choć tam jeszcze jakieś problemy znów ma Mariusz Szuszkiewicz. Ale tak jak mówiłem, młodzieżowiec za młodzieżowca. Po pierwsze wynika to z przepisów, że taka zmiana musi teraz być akurat w drużynie Górnika. A po drugie Filip Baranowski już zmęczony, zrobił swoje w tym meczu, opuszcza boisko.
A więc z numerem 5 Kacper Osiadły w zespole Górnika. On dostanie tutaj jeszcze swoją szansę, on dostanie parę minut, aby zaprezentować swoje umiejętności, chociaż teraz wiadomo, że prawdopodobnie czeka go więcej pracy, jeśli chodzi o ten aspekt defensywny. Ten 20-latek po raz 10 w tym sezonie pojawia się na placu gry, ale dopiero 81 minut zaliczył, także tylko takie końcówki gra ten piłkarz. Zobaczmy, Wojtuszek, Sadzawicki, ale już tam dwóch piłkarzy Górnika rzuciło się do zablokowania tego podania Sadzawickiego. Przybili sobie piątki i muszą skupić się na obronie rzutu rożnego. W międzyczasie zaczęło padać na stadionie w Siedlcach, a więc te ostatnie minuty w deszczu będą musieli grać zawodnicy obu drużyn. Olszewski, centra na pole karne Olszewskiego, ale dobrze teraz defensywa przyjezdnych. Wojtuszek, jeszcze raz Olszewski, kolejne ośrodkowanie, Olszewski, dobra centra, zamieszanie, Furtak gdzieś tam rozpaczliwie, ekwilibrystycznie wpadł jeszcze na jednego pogonistę, mają pretensje Siedlczanie, arbiter teraz też nie ma wątpliwości, tak jak nie miał wątpliwości, aby podyktować rzut karny dla Górnika, tak teraz nie miał wątpliwości, że jedenastka dla Pogoni się nie należy. Już zaczęli gospodarze, kolejne ośrodkowanie, był tam Repka, był Kozłowski pierwszy po dośrodkowaniu, Kozłowskiego drugiego, ale nie udało się skutecznie strącić tej dosyć tak mocno zawieszonej futbolówki przez wprowadzonego w przerwie Marcina Kozłowskiego drugiego. Zamienili się jeszcze teraz stronami, Dominik Radziemski bliżej lewej strony, Kacper Osiadły zajął miejsce na prawym skrzydle, ale cały mecz to ustawianie Górników jest takie dosyć mobilne, czy to skrzydłowi, czy też właśnie schodzący głęboko i w boczne sektory do gry napastnicy, tak to wygląda. Zresztą przez cały sezon trzeba powiedzieć, że drużynę Beniaminka dowodzoną przez Enkele Ida Dobiego ogląda się całkiem przyjemnie, jest to drużyna, która stara się grać taki efektowny, ofensywny futbol. Nie zawsze oczywiście przekłada się to na punkty, nie zawsze są też jakieś dobre mecze w wykonaniu tej ekipy, ale generalnie no, sporo jakości wnieśli na poziom centralny Polkowiczanie. Teraz już każdy rzut wolny, każda taka piłka to będą dośrodkowania. Siedlczanie praktycznie całym zespołem zaangażowani w akcję ofensywną, w Górnicy w defensywę Olszewski, ale tym razem nie wyszła mu ta centra. Przed tym meczem miał 3 asysty Bartłomiej Olszewski. Przy tym rzucie wolnym Macieja Firleja wydaje mi się, że to on dośrodkowywał, a więc poprawi swój dorobek. Osiadły. Na pewno, tak jak powiedziałem, niewiele tych minut dostaje. Gdy już wchodzi, to musi pokazywać się z jak najlepszej strony, aby budować to zaufanie u swojego szkoleniowca. Teraz ostre starcie. Niepotrzebne takie jeszcze starcie między zawodnikami obu drużyn. Zbyt żywiołowa reakcja. Mamy jakieś tam napomnienie żółtym kartonikiem. Niewiele teraz tutaj widać. Po przeciwnej stronie boiska wszystko dzieje się. Bartłomiej Olszewski, a więc lewy obrońca Pogoni z numerem 14, ukarany żółtym kartonikiem. Za to ostre wejście, też tam zrobiło się nerwowo, ale arbiter chyba już odzyskał kontrolę nad wydarzeniami. Za moment Górnik będzie mógł wznowić grę. Walczył Sopków, znów tam reklamowali przewinienie, tym razem jednak wszystko w ramach przepisów, a z kolei przepisy przekroczył po stronie Górnika Szuszkiewicz. Zbliża się do końca regulaminowy czas gry, 88 minuta. Pogoniści świadomi uciekających punktów, uciekającego czasu, a Górnik coraz bliżej zwycięstwa po 3 meczach bez wygranej. Może w końcu uda się zainkasować komplet oczek i uciec przy okazji od tej strefy spadkowej, która no niebezpiecznie zaczęła się zbliżać. Już tylko jedno miejsce nad kreską. Przed tą kolejką właśnie zajmowali Górnicy.
Wojtuszek, ale jeszcze zaatakuje Pogoń, jeszcze Artur Balicki. On też w tych ostatnich meczach dostaje niewiele szans. Może tutaj uda mu się coś pozytywnego dla swojej drużyny zdziałać. Zobaczmy, jest Sadzawicki, ale zablokowane to dośrodkowanie. Jeszcze poprawia Wojtuszek. Ciężkie teraz warunki do gry. Olszewski wzdłuż linii do Kozłowskiego pierwszego. Kozłowski kontra Fryzowicz. Kozłowski na świeżości dograł tę piłkę. Jeszcze w polu karnym zamieszanie. Jak to zakończył pogoniści? Kozłowski drugi i co? I przewinienie Kowalskiego Haberka. A więc będzie rzut wolny. Będzie doskonała teraz szansa dla Pogoni, aby wyrwać przynajmniej ten upragniony punkt. Kto weźmie na siebie tę odpowiedzialność? W meczu sobotnim z podobnej pozycji troszkę dalszej. Ale na tę samą bramkę gola dla Bytowi zdobył przepięknym strzałem Daniel Feruga. Teraz na tę samą bramkę będą uderzali pogoniści. Chyba Damian Mosiejko tej piłki nikomu nie odda. Chyba on. Spróbuje zrehabilitować się za ten sprokurowany rzut karny Damian Mosiejko. Praktycznie tam 6, 7 czy nawet 8 piłkarzy Górnika. Ciężko aż ich zliczyć, ale cała drużyna ustawiona w murze. Furtak pełen obaw przed tym uderzeniem. Zaangażował wszystkich swoich kolegów do obrony. Jak to uderzy Damian Mosiejko? 90. minuta na zegarze. Gwizdek arbitra, Mosiejko, rykoszet, nie ma gola. Nie ma gola i trafił chyba w swojego zawodnika, bo od bramki będą wznawiali grę pogoniści. Tak czy tak, co najważniejsze teraz dla drużyny z Polkowic. Udało się przetrwać i uda się teraz kraść już te kolejne cenne sekundy. Jeszcze 5 minut dolicza nam arbiter, a więc jeszcze trochę pogramy, jeszcze trochę emocji przed nami. Aura nie jest teraz zbyt litościwa. Ściana deszczu nad siedleckim obiektem. Ale obie drużyny muszą jeszcze zachować mobilizację, zachować koncentrację na te ostatnie minuty. Ekwueme do Radziemskiego. Radziemski i w ręce Mikołaja Smyłka. Olszewski skacze. Firly, nie było tu faulu, przyjmuje piłkę Mucha, będzie szansa dla Górnika, ale źle to teraz rozegrali gościu. Troszkę chaos nam się zrobił na boisku, obie drużyny nie mogą zyskać kontroli nad piłką. Widzimy, Pogoń nie jest w stanie skonstruować jakiegoś ofensywnego ataku, Górnik wyprowadzić kontry. Ale tak naprawdę Polkowiczanom teraz przyświeca tylko jedna myśl, aby gola nie stracić. Wiadomo, że 3-1 to już by rozwiało kompletnie wątpliwości, ale i tak mają przecież korzystny wynik. Teraz już bez kombinacji. Długim podaniem będzie chciał grać to Kozłowski drugi. Czeka jeszcze na Repkę. Repkę już w roli środkowego napastnika. Jak to rozegrają? Ostre starcie, ale przewinił Maciej Firlej. Piłka dla Górnika. ...92 minuty rywalizacji już za nami. Jeszcze jakieś tam skurcze łapią Azikiewicza, który wszedł w przerwę na boisko, więc to pewnie więcej, mówiąc wprost, teatru teraz w wykonaniu akurat tego piłkarza. Próby gry na czas. I będzie żółta kartka dla Marcina Furtaka. Golkiper Górnika Polkowice ukarany żółtym kartonikiem za przedłużanie gry. Sopków teraz ważne, aby utrzymać się przy piłce dla zespołu gości. To się udaje. Szuszkiewicz zostawił się, szuka faulu, szuka też strzału. Szuszkiewicz broni Smyłek. Nie ma gola numer 3, ale jest rzut rożny. Uważał tam Kozłowski drugi, żeby nie sfaulować. Tymczasem Szuszkiewicz przyłożył go sobie na lewą nogę, uderzył, ale czujnie do końca między słupkami Mikołaj Smyłek. Teraz już i Kowalski Haberek, i Opałacz nie podłączają się. Będzie krótkie rozegranie, będzie już gra na czas w wykonaniu drużyny z Polkowic. 5 minut doliczonych, a więc jeszcze około 120 sekund tej rywalizacji przed nami.
Sadzawicki odzyskali piłkę. Siedlczaniek, Fuemę, to już piłka na uwolnienie, gdzieś daleko poza ogrodzenie, kopnął Nigeryjczyk. Opałacz i kolejne przewinienie Firleja. Drugi faul tego piłkarza w doliczonym czasie gry. Jeszcze śpieszy się pogonistą, przyniósł tę piłkę górnikom Norbert Wojtuszek. I strata piłki. Prawdziwa ulewość teraz nad Siedlcami. Sopków, on szuka hat-tricka. Sopków, strzał, tak jest, gol! 3-1, przepiękny gol Eryka Sopkowa. 95. minuta i definitywnie kończy nam tutaj tę rywalizację. Eryk Sopków i Górnik Polkowice. Ostatni gwizdek też arbitra. Górnik w meczu 26. kolejki drugiej ligi wygrywa w Siedlcach z Pogonią 3-1. Hat-trick Eryka Sopkowa. Dla Pogoni trafił Maciej Firlej. 3 punkty jadą do Polkowic. A ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Ten mecz komentował dla Państwa Bartosz Cabaj.